z Unii Europejskiej bezpośrednio w ramach różnych programów takich wyrównujących szanse czy zapobiegających dyskryminacji i od rządu, i od samorządów, i od różnych fundacji. No ale kiedy otrzymują te granty, to muszą się wykazać, że coś robią, prawda, bo no, płacę i wymagam. No i mogą się wykazać jedynie, jeśli na przykład któraś taka organizacja pozarządowa śledzi przejawy homofobii. No to musi wyśledzić, prawda, i nieubłaganym palcem wskazać, o ten to jest homofob, prawda. Jeśli jakaś śledzi przejawy rasizmu, no też musi ich znaleźć jak najwięcej. Antysemityzmu ditto, prawda, no nie mówiąc o ksenofobii, bo to wiadomo. No i w rezultacie mnożą się donosy do prokuratur, policji i niezawisłych sądów i rezultatem jest chociażby tu sprawa pana Wysoka, w której nawet byłem przesłuchiwany jako świadek przez prokuraturę. Pan Wysok jest oskarżony o antysemityzm. Proszę państwa, problem jest taki, że no, pan redaktor Michnik nie chciał podać nam definicji antysemityzmu, to znaczy niezawisłemu sądowi nie chciał powiedzieć, widocznie jest to ścisła tajemnica, ale ja, wydaje mi się, że spenetrowałem prawdę i o ile jeszcze do niedawna taka klasyczna definicja antysemityzmu wyglądała tak, że antysemita klasyczny to był człowiek, który uważał i święcie w to wierzył, że Żydzi są winni wszystkiemu. Otóż być może, że są tacy ludzie, którzy tak uważają, ale taki pogląd nie wytrzymuje krytyki już na pierwszy rzut oka. Dlatego, że na świecie na przykład wybuchają wulkany, są trzęsienia ziemi, powodzie, osunięcia gruntów, fale tsunami i z tego, co wiemy o tych zjawiskach, to Żydzi nie mają z tym nic wspólnego. W związku z tym na pewno nie są winni wszystkiemu. Czyli ten klasyczny antysemityzm jest po prostu poglądem nierozsądnym. W każdym przypadku trzeba badać związek przyczynowy między czyimś działaniem a skutkami i wtedy widać, kto jest czemu winien, prawda? To zresztą na tym fundamencie opiera się zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej, czy w ogóle jakiejkolwiek innej. Ale ponieważ oskarżenia o antysemityzm są bardzo korzystne, również materialnie i bardzo wygodne, bo nie trzeba ich w ogóle udowadniać, w związku z tym definicja antysemityzmu przeszła na naszych oczach bardzo szybką ewolucję. I dzisiaj antysemitą jest ten, kogo Żydzi nie lubią. Więc można być antysemitą, nie zdając sobie z tego sprawy. Takim antysemitą mimowolnym. Tak to się zdarza. Jak pan Jourdain ze sztuki Moliera nie wiedział, że mówi prozą, a przecież mówi. Więc niedawno zostałem poproszony o rozmowę przez takiego dziennikarza, no nawiasem mówiąc Żyda, z NBC, takiego freelancera, który mi właśnie na ten temat zagadnął, więc ja mu to mówię, że można być takim antysemitą mimowolnym. A on pyta, czy ja bym mu jakichś przykładów mógł dostarczyć. No ja mówię, ja sam jestem przykładem. A mówię, jeśli panu ten mój przykład z jakichś powodów nie odpowiada, to mówię, niedawno redakcja Rzeczypospolitej, takiego no, jednego z najważniejszych dzienników w Polsce, została oskarżona przez konkurencję o antysemityzm. I pan Lisicki, redaktor naczelny, był bardzo zaskoczony tym oskarżeniem, w ogóle sobie nie zdawał sprawy, że jest antysemitą nieświadomym. No to zdarzają się takie przykłady. Jeśli on chciał przykładów, to mu ich dostarczę. I to jest pewien problem, że mamy do czynienia z takim systemem inwigilacji i represji w skali całej Europy. Narzędzia tej inwigilacji i represji są stworzone, zarówno instytucjonalne, jak i prawne. Ten terror nie jest dotkliwy, właściwie on jeszcze nie występuje, ale kiedy trzeba będzie, to te narzędzia zostaną wykorzystane. Te narzędzia zostaną wykorzystane, przy czym jeszcze taka uwaga na marginesie. Ja nie chcę powiedzieć, że to się odnosi do którychś z tych osób wymienionych przez pana, ale
No, bywa tak, że często ludzie, są ludzie, którzy nie znają umiaru i po prostu biorą, czasami biorą własne jakieś uroszczenia, czy jakieś wyobrażenia z rzeczywistość i ze świętym ogniem w oczach z tymi wyobrażeniami walczą, taką walkę z cieniem prowadzą. Ja znam takich ludzi, wiem, że to się często zdarza, częściej niż myślimy. To są ludzie często powodowani szlachetnymi intencjami, no ale to nie zmienia faktu, że oni nie prowadzą właściwie żadnej działalności politycznej, tylko prowadzą działalność taką, powiedziałbym, no, się trudno powiedzieć, takiego psychologicznego awanturnictwa, o tak to nazwał. Więc oczywiście takich ludzi też nie wolno maltretować, to jest jasne. Tyle tylko, że nie wszyscy mają do nich cierpliwość. A często jest tak, tak zresztą jak było w Związku Sowieckim, że tego typu właściwości przypisuje się ludziom niewygodnym, których oskarżenia, nie sposób inaczej odeprzeć. Znam Włodzimierza Bukowskiego, sowieckiego dysydenta, który mi opowiadał, jak to został uznany, to był pierwszy przypadek, zresztą na nim wypróbowany, przypadek schizofrenii bezobjawowej słynnej. No, taką jednostkę chorobową wymyślono w Sowietach, takich schizofreników bezobjawowych pakowali do izolatorów. I on tam w tym psychiatryku też pewien czas spędził, jak mi pan opowiadał. Także tak to wygląda. U nas na razie, znaczy nieznane mi są takie przypadki. Nieznane mi są takie, ale to nie dlatego, że nie twierdzę, że takich nie ma, tylko po prostu no nie wszystkim się naraz interesuje. To tyle. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy naszemu prelegentowi. Autograf, to jako człowiek interesowny zapraszam do swojego. Proszę Państwa, to jeszcze dwa takie ogłoszenia. 20 lutego o godzinie